pierwsza rybka. U Szymona teraz taki karaś. U Szymona, jak widzicie. Siemanko widzowie, witam was w kolejnym odcinku. Dzisiaj z Szymonem i Piotrem już się tutaj rozpakowujemy na stawie. Spróbujemy coś złowić, także nie przedłużając, zapraszam was na film. Życzę wam miłego oglądania. Dzisiaj 25 lutego. No i obejrzymy, co się uda złowić. A już wam pokazuję, na co dzisiaj będę chytał i jako zanęta. Gdzie zanęta już tu mam rozrobiono halibut z drobnym pelecikiem, kiełbasa na choczyki. Na pierwszy roz leci malutki dumbbells 6 mm, koszyk 30-gramowy. Też taki malutki. 40-gramowy, ten, no tamten nie 30. Mi się pomyliło na tamtej wędce. No i co, zanęta do koszyka. Zanęta do koszyka nabito. I robimy pierwszy rzut po rybach. Pierwsza wędka w wodzie, słuchajcie. Szybciutko druga wędka. Druga wędka leci na pelecik. Tukie koszyczek 30-gramowy. Jak widzicie, też taki malutki. Żeby za dużo zanęty im tam nie dawać. Nabite i robimy rzut do wody. Tak, i teraz pozostało jedno czekać, słuchajcie, na brani i obejrzymy, co się dzisiaj będzie działo. Pięknie ptoki z samego rana, słuchajcie, no tutaj śpiewają. Szymon tu pije kawa, czeko na brani, tam zaraz za drzewem siedzi Piotr, to wam po tym pokorza. No i obejrzymy, co się będzie działo. Tutaj jak widzicie, różne przynęty powciepywane. Tak o taszarzek se kupił na akcesoria, na przynęty przeważnie. Bezpieczniki z auta, bo mi się tu przypadkowo przyniosły. No i obejrzymy. Tak jak że godą zanęta z takim drobnym peletem, bodajże 6 mm. I zanęta typowo halibut rybno. I obejrzymy. Słuchajcie, idziemy do Piotra, bo tam coś ciągnie jakoś rybka. Pierwsza rybka, taki leszcz. Ciekawe, co będzie dali. Na gnojki, nie? Kolorowe. Tak, słuchajcie, póki co, na razie Piotr kludzi z tym jednym leszczem, jak widzieliście, no i na razie cisza. Ja na razie próbuję na dumbbellsy chytać. Szymon teraz jedna wędka zmienił na gnojki. Piotr tego leszcza też na gnojki wyciągnął. No i będziemy widzieć, co się będzie działo. Troszkę bardziej słońce wylazuje, troszkę bardziej się rozwidnią, że pomału przed dziewiątą. Także myślę, że za chwilę rybki zaczną współpracować. Jakiś tam jeden spław karpia było widać, że się coś ciepło. Także obejrzymy i tak jak godą, no słoneczko tu już za plecami wylazuje i myślę, że jak bardziej przygrzeje, to ta ryba się tu ruszy i zacznie się Eldorado.
Tak, słuchajcie, branie u Szymona teraz. I coś tu holuje. Coś tu siedzi. Leszcz. Już wam go pokazuję. Taki leszczyk u Szymona. Jak widzicie, coś się zaczyna dziać. U mnie teraz ta kopłotka udało się wyciągnąć. Jest to już drugo, bo przed chwilą takie same brani zmieniło ich troszkę zestaw na jednego białego po prostu i także ich opanało. Słuchajcie, chyba kolejna rybka. Całkiem, że zestaw pozmieniał na jednego białego, wszystko poprzerabiał. Coś tam chyba wisi. Nie ma nic jednak. Przedtem te dwie płotki. A teraz pudło, ale brani było. Zmieniał ich zestaw na taki malutki choczek, jak widzicie, 18. I coś tam chyba też na ta drugą wykadził, bo tak jak przed tym godą, miało słońce wyleźć, słońce nie wylazło, ono się bardziej uchodziło. A na to my liczyli właśnie na te słoneczko, że ta woda przygrzeje i ta ryba się ruszy. No nic, za wodą i zaciepuje na nowo. U Szymona teraz taki karaś, praktycznie branio nie było widać. Tak, widzowie, kompletno cisza teraz, nic po tym karasiu od Szymona, to ostatnio chycił. Posiedzieliśmy jeszcze godzinka czasu, ale tak jest zima, że już nie umiemy wytrzymać. No i co, my się zbieramy do chałupy pomału, zaczynamy się pakować, także na razie, trzymajcie się i widzimy się w następnym filmie.